Pierwszy. Ale nie był dzień włączony. Był. O! Myślałem, że będzie teraz jest. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Bardzo mi miło. Zakochałem się ostatnio w wersji utworu, którą wykonałeś, właśnie trzy utwory tam wykonałeś dla RMF. A, tak, live session. Fajne. Uwielbiamy robić live session. Fajowe, naprawdę. Bardzo mało tego w Polsce. To mi się podoba, jestem na tak. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, niedawno szedłeś do show biznesu. Czy miałeś taką osobę, która powiedziała ci na początku, co wolno, czego nie wolno, co powinieneś, czego nie powinieneś? Wiesz, na przykład śpiewamy po polsku, nie po angielsku, bo to się lepiej przyjmie. Nie chodzimy na ścianki, bo to nie jest najlepiej przyjmowane. Ktoś cię zbriefował? No właśnie nie było jakiejś takiej konkretnej osoby. Natomiast myślę, że nad wszystkimi moimi krokami, które gdzieś tam powoli stawiam, to czuwa wytwórnia i management, czyli ogrom ludzi, którzy czuwają nad tym, żeby te kroki były właśnie postawione odpowiednio i w odpowiednim kierunku mnie jakby, wiesz, prowadziły. Na tej płycie, zresztą świetnej płycie, wiem, że tą sesję już byłeś wielokrotnie pytany, ja nie będę pytał o sesję, natomiast większość tekstów nie jest twoich, ty napisałeś bodajże trzy. I moje pytanie, czy przed tym, jak powstawały te teksty, opisywałeś, mówiłeś, co chcesz w danym tekście? No tak, no chodziło o to, żeby jak najczytelniej, jak najprawdziwiej oddać te uczucia, które mi towarzyszyły podczas tworzenia materiału na tą płytę i żeby jakby całość była spójna, żeby łączył jakiś motyw, jakieś wspólne uczucia, które jakby tutaj się mieszają, bo ta płyta nie ma co ukrywać, że zabiera słuchacza w taką dość niespokojną podróż po różnych emocjach. Jakby tam smutek miesza się z żalem, ale pojawia się też nadzieja. Jakby żal nie kierowany konkretnie do jakichś... Oj, Grzegorz. Wiesz co, ta płyta nie jest jakby takim typowym rozliczeniem się z przeszłością, ale na pewno nawiązuje gdzieś jest tam kilka nutek, które są jakąś autobiografią. No. Nie właśnie. Wiem, no co będę ukrywał. Utwór Pusty Dom. Dużo tam słyszymy ciebie. Tak. I twojej historii. I tak, to jest tekst, akurat który napisałeś. Dokładnie. Myślę, że właśnie przez to być może ten utwór jest tak szczery i prawdziwy. Każdy, większość osób, które jakby kojarzą mnie z muzyki, kojarzą mnie też z programu. W programie wiadomo, że nie występowałem sam. A z kim? Byłem tam ze swoją byłą żoną. Wówczas byłą? Jeszcze na tamten czas aktualną. Mhm. A jesteś już w rozwodzie? Tak, już długo, długo. Tak naprawdę po programie nasze drogi się w naturalny sposób jakby... Ja nie chciałem o to pytać, ale dajesz mi takie przyzwolenie. Nie, jak to nie jest tajemnicą, że nie jesteśmy już razem i tak naprawdę w niedługim czasie po programie tak już oficjalnie jakby... Czy wyrzucanie z siebie złych emocji jest swego rodzaju terapią? Bo tam bardzo dużo słychać ciebie naprawdę. Myślę, że tak. Ja generalnie powtarzam, że muzyka jest dla mnie takim sposobem wyrażania siebie i własnych emocji I tak. To jest sposób na radzenie sobie z sobą, z tym, co w danym momencie w tobie tkwi. Jakby uwalniam siebie i to, co czuję przez muzykę, przez dźwięki, przez teksty. A czy ty nie jesteś introwertykiem? Czy ty nie jesteś trudny we współżyciu? Myślę, że czasami pewnie tak. Pewnie tak. No, cały czas uczę się, wiesz, jakby być na tyle osobą godzącą się na wszelakie kompromisy, żeby jednak osobom, które są w moim otoczeniu, żyło się łatwiej. Ale nie ukrywam, że zdarzają się momenty... No jestem bardzo uparty. Zdarza mi się w ogóle po prostu zaprzeć a propos jakiejś konkretnej rzeczy i nie dopuszczać do siebie innych głosów, ale pracuję nad tym. Chociaż upartość to też dobra cecha, myślę. Powiedziałeś, że twoja mama nauczyła cię marzyć. Mhm. Co miałeś na myśli?
od małego wpajała mi, że warto sięgać po marzenia, że warto je w ogóle mieć i że samo posiadanie marzeń też jest bardzo ważne w życiu, bo prowadzi, jakby jest takim napędem, jest takim silnikiem do rozwoju, do samorozwoju, który jest bardzo ważny w życiu, myślę. Powiedziałeś, czego cię nauczyła mama, a czego cię nauczył tata? Myślę, że dyscypliny i też od mojej młodości takiej, on też był jakby, bardzo miłował sobie sztuki walki i jego idolem, jednym z wielu, był na przykład Bruce Lee, co ja, myślę, po nim przejąłem wszelkie, wiesz, filmy o tej sztuce z zachodu i ze wschodu. Generalnie od najmłodszych lat wpoił we mnie takie zamiłowanie do sztuk walk, a to treningi i uczęszczanie na wszelkie zawody, czy przygotowania i ta cała otoczka tego sportu jakby wpoiła we mnie pewne konkretne zasady dyscypliny i podchodzenia do różnych rzeczy, co dzisiaj ma odzwierciedlenie nie tylko w umiejętnościach fizycznych czy predyspozycjach, ale też, myślę, wywarła ogromny wpływ na moją psychikę i na podejście do różnych sytuacji, również tych z życia codziennego. Wiesz, wytrwałość, no w dążeniu do celu, stawianie sobie takich, wiesz, nie banie się podejmowania wyzwań, i to jest, myślę, bardzo przydatne i to jest na pewno coś, co wyniosłem z uczęszczania na treningi, z rozmów z trenerami, z ojcem, wiesz, ze starszymi kolegami. W finale talent show przegrywasz z Klaudią Gabor. Tak, zgadza się. Natomiast wygrywasz z innymi. Dlaczego tak jest? Znaczy, ty zaistniałeś i to świetnie, natomiast po Klaudii słuch zaginął. Ja jestem tego zdania, że generalnie w tych programach nie chodzi o zwyciężanie programów, tylko o zwyciężanie z samym sobą. Wiesz, chodzi o to, żeby idąc do takiego programu, nie obierać za cel tylko i wyłącznie wygranej, która oczywiście, że otwiera drzwi do kariery, bo jakby wygrana gwarantuje, sama wygrana już gwarantuje podpisanie kontraktu i wydanie płyty. Ale jakby ważne, żeby idąc do takiego programu, mieć konkretne, wiesz, swoje cele i jakiś konkretny pomysł na siebie, na to mieć już wizję na to, jakby miał ten program wyglądać, gdyby rzeczywiście ta szansa była nam dana, żeby nie tracić czasu i nie rozmyślać dopiero po pojawieniu się takiej możliwości, bo czas w tej branży jest naprawdę na wagę złota i każde potem nasze poczynania, każdy tydzień potem ucieka z prędkością światła. Ludzie zapominają, tak? Dokładnie, ludzie zapominają, a materiał, wiadomo, że nie tworzy się w 5 minut. Ostatnie pytanie z cyklu wrażliwych. Jeżeli nie będziesz się odpowiedzieć, to po prostu powiedz, że nie chcesz o tym rozmawiać. Cyklu wrażliwych? Dobrze. A były jakieś już cyklu wrażliwych? Do tej pory? Nie wiem. Masz kontakt, może inaczej, dobry masz kontakt z dziećmi? Bardzo. Myślę, że bardzo dobry. Żadnych przeszkód? Nie. Super. Nie, żadnych przeszkód. Czyli automatycznie masz kontakt z byłą żoną? No tak, w kwestii, wiadomo, dzieci, i to jest naturalne. I myślę, uważam, że dogadujemy się teraz o wiele lepiej niż będąc ze sobą, więc jakby to pokazuje, że ta decyzja była świetną decyzją. Skąd się wzięło w tobie pragnienie bycia piosenkarzem? No bo nastał taki moment, w którym stwierdziłeś, tak, chcę to robić. Mm. W międzyczasie była capoeira, tak, mogło iść tylko w stronę sportu, a to nagle, tak, znaczy, nie nagle. Tak, tak. No, ja myślę, że to się działo tak stopniowo i ta myśl życia z muzyką i z muzyki, jakby oswajałem się z tą myślą przez dłuższy czas. Że to brzmi śmiesznie, przez dłuższy czas, bo muzyką zajmuję się od 4 lat, natomiast bardzo przełomowym momentem dla mnie był czas tak naprawdę nie po programie, ale tuż przed, kiedy graliśmy mnóstwo koncertów, ale takich malutkich, wiesz, w zadymionych klubach, gdzie 50% ludzi przychodziła i trafiała na nas przez przypadek, gdzie ważniejsze były ploteczki i rozmawianie o różnych pierdołach niż słuchanie tego, co my gramy. Ale pojawiali się tam z biegiem czasu ludzie, którzy przychodzili stricte posłuchać naszej muzyki, tego, co robimy, jak gramy.
I to właśnie w dużej mierze oni wpłynęli na to, że zacząłem myśleć o muzyce jako o sposobie, wiesz, na życie, sposobie życia. A sam w sobie odkryłem, że moment, kiedy jestem na scenie, wprawia mnie, wiesz, jakby wysyła mnie w ogóle do innego wymiaru. Odcinam się od wszelkich problemów i zacząłem się jakby uzależniać od tego, od tych uczuć, które mi towarzyszą. No właśnie, bo chciałem zapytać, skąd brać siłę do realizacji tych pragnień. I to jest tak, że jak sobie... No właśnie, trzeba znaleźć tę jedną rzecz, która nam daje tę energię i chcemy tego mieć więcej, chcemy tak. mieć na co dzień. I to był właśnie ten kontakt z fanami, czy to było właśnie to, że stajesz na scenie i jesteś w innym świecie? Ja myślę, że na to wszystko składa się kilka elementów. Sam fakt, że na scenie czuję się naprawdę jak ryba w wodzie, to jest jedno, ale druga sprawa, że i to prawda, że ludzie, którzy przychodzą, którzy cię słuchają, jakby podczas grania, niezależnie od tego, jak wielka jest scena i ile osób się słucha, tworzy się pewna energia, którą podczas koncertu się, wiesz, wokalista ze słuchaczami wymienia. Mhm. I jakby my wysyłamy tą energię do ludzi, te emocje, które wyśpiewujemy, które gramy ze sceny, i one wracają do nas często po stokroć większą siłą i napawają nas taką energią do działania na następne kilkanaście dni, czasami miesięcy, bo bywały takie momenty, eventy, gdzie ja się tygodniami nie mogłem, wiesz, jakby poradzić sobie z tym, co właśnie miało miejsce i z ogromem tych emocji, które mi potem towarzyszyły po jakimś występie. A jakie masz jeszcze pragnienia? Ja wiem, że ty uwielbiasz szybko jeździć. No uwielbiam samochody generalnie, a jeśli mają taki sportowy zadzior charakter, to jakby przyciągamy się. Ja uwielbiam i myślę, że samochody też to wyczuwają, takich charakterne osoby. Bardzo chciałbym się na przykład przejechać jakimś super szybkim autem, takim, którym jeszcze nie miałem okazji dotychczas. Takim, który nawet nie nadaje się na jeżdżenie po naszych polskich drogach. Więc po jakimś profesjonalnym torze kilka okrążeń takim autkiem. Zobaczymy, co da się zrobić w tym kierunku, ponieważ ja tutaj ostatnio namawiam wszystkich do tego, żeby zrobili krok w kierunku swoich pragnień. To pięknie, piękna inicjatywa. Jestem coachem i motywuję, żeby ludzie zaczęli działać. Niech działają, działaj, trzymam kciuki za twoje działania. Dobrze. Natomiast właśnie 8.02, czyli przyszły rok, koncert w Stodole. Wielki koncert, wielki, piękny, magiczny. Ale z jakiej to okazji, tak po prostu taki wielki? To z takiej okazji, że po prostu rozpoczynamy naszą taką zimową trasę klubową z całych sił tour. I zapraszamy na nią też z całych sił. Bardzo serdecznie, będzie naprawdę mega ogrom niezapomnianych chwil, emocji, dźwięków. To i z całych sił postaram się pomóc ci zrealizować twoje pragnienie. Uda się w przyszłym tygodniu? Albo w ciągu 2 tygodni? To nawet bym to wyemitował jeszcze w Making Offie. Bo proszę, mam teraz proszę cię Making bardzo, Off. Proszę cię bardzo. Masz Making Off. No, mam Making Off. Widziałem kilka Making Off. Making Off. Super to jest. To my zapraszamy tak czy inaczej do Making Offa, który będzie tutaj. Tu jest link. Tutaj jest link. Tu. Albo tu, na dwóch kamerach. Grzegorzu! Fajne jest to zawsze, jak tak oglądałem takie sekwencje. I nagle się pojawia takie coś. Tak, oni tak zawsze teraz pokazywali, robiąc Grzegorz, siebie. Grzegorz, tak robi, też się tu będzie coś tu pojawiało, będzie coś, co nie? Nadążysz? Wiesz? No, nie aż tak szybko! Sprawdzimy twoje możliwości, umiejętności. To nie moje, tylko montażysty. Współczuję ci, Macieju. To się wytnie, dobra. Grzegorzu, słychać niesamowite emocje na tej płycie, naprawdę ją bardzo polubiłem, a 8 w Stodole postaram się w takim razie pojawić i też nagrać cokolwiek, żeby poszło do mnie na kanał. Super, zapraszamy ciebie. I żeby nie było, że się wprosiłem, bo Grzegorz zaprosił mnie już przed przyjściem. Tak. I dostałeś drugi egzemplarz, żebyś mógł sobie w aucie słuchać też płyty. Właśnie ta jest w aucie. No, widzisz? Widzicie? Jest słuchana, była, nie myśl, ja tu analizuję teksty. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Ja też dziękuję za zaproszenie. Bardzo fajnie jest odwiedzić tę najsłynniejszą kawalerkę w kraju.